Z nami Hubert Matynia. Hubert, no bardzo długo kazaliście nam czekać na to pierwsze zwycięstwo. Troszeczkę rodziło się w bólach, ale drużyna dała radę. Tak, kolejny mecz. Chyba my jesteśmy bardziej doświadczoną drużyną przez te czerwone kartki. Wyciągnęliśmy wnioski z poprzednich spotkań i ten mecz wygraliśmy. Tak jak mówiłem w poprzednich jakichś tam wywiadach, że jak strzelimy dwie bramki, będziemy bliżej zwycięstwa i to nam się udało i dzisiaj wygraliśmy ten mecz. No właśnie, ale to był też mecz z perspektywy obrońcy bardzo ciężki, bo przez większość czasu musieliśmy się bronić ze względu na osłabienie. Dużo pracowaliście ostatnio nad tą obroną i to dzisiaj dało efekt. Tak, nam się wydawało, że mamy więcej siły od przeciwnika i to nam dało też chęci do tego, żeby presować bardziej, nie tylko cofnąć się i czekać. Wydaje mi się, że zagraliśmy dobry mecz również w drugiej połowie. Można powiedzieć, że taka walka bokserska, dwa szybkie ciosy, no i prowadzimy 2-0, a później niestety Lechia nam się odegrała. Tak, odegrała się, no wiadomo, mieli jednego więcej zawodnika, gdzieś tam mieli łatwiej na bokach, gdzieś sobie trzymali tą piłkę i czekali na nasze ruchy i miejsce w jakiejś strefie wolnej, gdzieś znaleźli i straciliśmy tą jedną bramkę, ale całe szczęście nie strzelili drugiej, też mieli dużo sytuacji, ale również, że my też mogliśmy strzelić trzecią bramkę. Mówisz, że Lechia miała jednego zawodnika więcej, ale trybuny nie opuściły was w tym ciężkim momencie. No i dzisiaj na pewno mogliście się czuć, że są ogromnym wsparciem. Tak, bardzo fajnie było słuchać kibiców i w tych takich ciężkich momentach, gdzie już naprawdę nie mieliśmy siły, pomagali nam i dodawali otuchy. To naprawdę to na boisku czuć, że dodaje nam to skrzydeł i mamy więcej siły. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.